Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. W labiryncie. Z nami jest Zuzanna Trzeciak, która reprezentuje projekt Healthy Educated. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz nam może pokrótce, co to jest za projekt, na czym on polega. Projekt Healthy Educated to projekt, który jest odpowiedzią na problemy młodzieży obecnie, które sama właśnie zauważyłam rok temu, czyli trudny dostęp do informacji o zdrowym odżywianiu oraz aktywności fizycznej, pomysłów na aktywność fizyczną, ponieważ myślę, że wiele osób w okresie pandemii zauważyło właśnie takie rzeczy. I my na naszych profilach na Instagramie, Facebooku oraz TikToku wrzucamy informacje oraz ciekawostki na temat zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Wrzucamy też przepisy, to głównie na TikToku. Jednak wrzuciliśmy też przepis na Instagramie. Planujemy tylko oczywiście wrzucać więcej. Nie wiem, jak to wygląda. Można wyczytać, że tworzysz ten projekt razem ze swoją siostrą. Jak wygląda podział obowiązków? To jak w rodzeństwie. Ja jestem starsza, moja siostra jest młodsza, więc moja siostra mi bardzo pomaga w tym, ponieważ to była moja inicjatywa. Jednakże tworzymy go razem. Ja będzie takie części techniczne, pomysły, ponieważ w związku, że to było jest organizowane w ramach Olimpiady Zwolennej Historii, to też załatwiam zdecydowaną większość formalności, a razem zdobywamy pomysły na content, robimy burzę mózgów. Moja siostra często wyskakuje mi z różnymi pomysłami, jak wrzucić na story, albo jakiś znalazł nowy pomysł na posty, więc tutaj się dzielimy, tak. Dużo właśnie u was można wyczytać o diecie. Czy same też taką dietę trzymacie? Jaką tam reklamujecie? Jeżeli chodzi o dietę, my nasz pierwszy post zredefiniowaliśmy to słowo i w ten sposób się odnosimy do diety na naszym koncie, ponieważ dieta według nas jest ogólnie pojęte to, jak się każdy z nas odżywia. Każdy z nas ma określoną dietę, więc oczywiście mamy swoje własne diety, ale my to robimy na ludzie. No, taki jest nasz pomysł, takie jest nasze założenie, takie jest też założenie projektu, że my pokazujemy pomysły i informacje, jak to robić, żeby było dobrze, ale też żeby było to wszystko na luzie, żeby było przyjemnie, ponieważ dobra dieta, tak w cudzysłowie, to jest dieta, na której można być przez całe życie. A skąd bierzecie przepisy na te wszystkie jakieś tam jedzenia, które możemy zobaczyć chociażby na waszym TikToku? Z internetu gdzieś bierzecie, czy same tworzycie? Nie, to są nasze autorskie przepisy. Oczywiście czasami inspirujemy się, jak zobaczymy coś fajnego, czy to na blogach kulinarnych, takich właśnie ze zdrowymi, fajnymi przepisami, czy to gdzieś nawet na Instagramie, jak zobaczymy, że ktoś inny zrobił jakąś owsiankę w jakimś stylu, to my to inspirujemy się z tego, ale to wszystko wymyślamy same. A czy myślisz, że dieta ogółu społeczeństwa w dzisiejszych czasach jest niewłaściwa? Czy powinno się ją zmieniać? Tak. Pierwsze uważam, że jakby sam stosunek ludzi do jedzenia nie jest... Właściwie ludzie nie mają jakiejś świadomości, ponieważ myślę, że pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o powiedzmy dietę, to jest nabranie świadomości o jedzeniu i o sobie i zmienia postrzegania jedzenia.
czym jest dla nas jedzenie i myślę, że tego najbardziej właśnie brakuje ludziom, więc dlatego właśnie tworzymy ten projekt, żeby pomóc, szczególnie właśnie młodym osobom, ale nie tylko, ponieważ ten projekt jest skierowany tak naprawdę dla każdego, kto chce zdobyć wiedzę. Chcę po prostu pokazać i pomóc takie niby oczywiste rzeczy, ale niezauważalne na co dzień przez większość osób. Jest takie powiedzenie angielskie, Napole a day keeps the doctor away. I zasadnicze moje pytanie do ciebie jest takie, czy myślisz, że takie małe jabłuszko może coś realnie zmienić w zdrowiu człowieka? Myślę, że jeżeli ktoś w ogóle nie je owoców czy warzyw, to jak najbardziej, ponieważ owoce i warzywa są ważne w diecie. Znaczy w ogóle odżywianie się codziennym, tak jak już mówiłam, o co chodzi z słowem dieta. Ale ogólnie uważam, że codziennie jedzenie naturalnych rzeczy, właśnie nieprzetworzonych, chociażby takiego jabłka, to już jest coś dobrego, ponieważ naprawdę można zobaczyć po krótkim okresie czasu, jak zaczęło się jeść właśnie więcej, chociażby jabłek, ale też innych owoców czy warzyw, takich naturalnych rzeczy, to może zobaczyć, jak dużo lepiej będzie się czuło. Więc może niekoniecznie z tym jednym jabłkiem, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o owoce i warzywa, to jak najbardziej myślę. W internecie jest wiele takich treści o zdrowiu, o dietach. Czemu ludzie akurat mają zaufać wam? Ponieważ współpracujemy ze specjalistami, nie tylko w zakresie zdrowego odżywiania, ponieważ naszym partnerem jest m.in. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, ale również jakość naszych postów w zakresie nawodnienia dba firma Cechini Muszyna. Konsultujemy się również z wieloma innymi specjalistami, a wszystkie nasze materiały, które bierzemy, są ze sprawdzonych źródeł. Jak właśnie dobieracie takie różne organizacje, firmy, z którymi podejmujecie współpracę? Po pierwsze sprawdzamy, czy właśnie mamy taką samą ideę, czy patrzymy się w tą samą stronę, czy firmie zależy na zdrowym odżywianiu, czy firma wspiera jakieś organizacje charytatywne, czy się angażuje społecznie. Oraz czy, jeżeli chodzi o firmę, która jest producentem na przykład żywności czy wody, to sprawdzamy też jakość produktu, ponieważ chcę współpracować z firmami, z których produktów korzystamy na co dzień i możemy im zaufać. Jak wiadomo, Olimpiada Zwolnieni z Teorii dobiegła końca, ta edycja. Tak, tegoroczna edycja. Jaki był wasz plan na tą właśnie edycję i na ile zrealizowaliście ten plan? Naszym planem na tegoroczną edycję było to rozpoczęcie projektu. Jeszcze na początku w ogóle zastanawiałyśmy się do końca nad tym projektem, ponieważ to była dla nas kompletna nowość. Jednakże głównie skupiłyśmy się na rozpoczęciu projektu. Od razu wiedziałyśmy, że ten projekt będzie kontynuowany, czy to w kolejnych edycjach olimpiady, czy to później już samodzielnie po pierwszej edycji, czy po drugiej edycji. Naszym właśnie celem było takie rozpoczęcie i w sumie uzyskanie na początek minimum, a uzyskałyśmy dużo więcej punktów, ponieważ ten projekt jednak rozrósł się dużo bardziej niż to przewidywałyśmy, co jest naprawdę, naprawdę dobrze. I myślę, że zrobiłyśmy więcej niż planowałyśmy. Jakie są plany na przyszłość związane z waszym projektem?
Na pewno planujemy kontynuować nasz projekt, zrobić jego drugą edycję. Jeszcze musimy zobaczyć, jak to formalnie wygląda w kwestii kontynuacji tego w kolejnej edycji olimpiady. Ale to, co mogę powiedzieć na pewno, to jest to, że będziemy kontynuować nasz projekt.